Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na nowy filmik. Poznajcie mojego nowego pieska. Dokładnie tak, to jest mój psiunek. I opowiem Wam dzisiaj historię, jak się stało, że ona się u mnie znalazła. Także jeżeli chcecie więcej filmików o tematyce pieskowej, jeżeli chcecie podglądać, jak wygląda jej życie, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. I kochani, opowiadam Wam, jak to stało się, że Panda, bo właśnie tak ją nazwałam, trafiła do mnie. Obserwowałam na Facebooku OTOS, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt w Słupsku i słuchajcie, pojawiła się informacja, że ta oto mała kruszynka została znaleziona w reklamówce. Jak ja to zobaczyłam, to po prostu... Och. I ona jest taka śliczna. Jak ktoś mógł to zrobić? Ja nie rozumiem. I od tej pory obserwowałam, codziennie tam wchodziłam, patrzyłam, czy są jakieś nowe o niej informacje. Później było zdjęcie, jak byłam piękniutka u weterynarza i ważę 700 gram i ktoś zapytał się tam, czy ona będzie do adopcji. I napisali, że tak. Nie zostało jeszcze podane oficjalne ogłoszenie, że jest do adopcji. Ja zadzwoniłam i z Wrocławia na drugi koniec Polski, aż do Słupska pojechałam po tą właśnie pandę. Tak naprawdę nazwana ona tam została Amelia, ale ona ma 5 tygodni tak na oko, więc jeszcze nie czai swojego imionka, więc zmieniłam ją na pandę. Dajcie znać, czy Wam pasuje, albo jak Wy byście ją nazwali. Dla mnie taka malutka pandzia. I słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam, co ona tutaj razem ze mną porabia. Jak widzicie, jest taka grzeczna, ale niech Was to nie zmyli, bo jest naprawdę... małą zadymiarą, lubię się bawić, podgryzać, także zobaczycie ją, zobaczcie, jak ona jest maleńka, ojej! Moje marzenie zostało spełnione o piesku, zapraszam do oglądania! Co to za odgłosy? Kto tak gada? Patrzcie, jak skacze, jak króliczek. Kic, kic, kic. Panda fe, nie wolno! Zaraz mi tu firankę ściągniesz. No, to możesz się bawić. To twoje była gdzieś kosteczka, gdzie ją zagubiła. Patrz, o tu będzie gdzieś, zobacz. Tutaj jest. Widzicie, jaka Gryzelda? Nadzie? Zakopałaś tam w kocu. Panda! Co ty tam robisz? No, chodź do mnie! Chodź! Szczęciatko! Kto ma kosteczkę? Robimy z Pandą haul zakupowy wczoraj. Pojechałyśmy od razu kupić karmę dla malutkiej po adopcji właśnie i kupiłam kilka zabawek. Słuchajcie, strasznie ciężko znaleźć małe rzeczy. Tym chcesz się bawić? I... no i wszystko gryzę. No i właśnie tak robimy, że jak piesek gryzie, to od razu dajemy zabawkę. I pokażę Wam, co kupiliśmy. Więc za... tuż od razu z cenami. 3 złote kość zapachowa, właśnie ta. Pomarańczowa. Tutaj piłeczka była, proszę bardzo. Piłka była też za 3 zł. Teraz będę się bawić metkami. O to, ten kwiatek bardzo mi się podoba. Strixie za 9,90. Kobita! Nie baw się tym! Za 9,90 ten kwiatek taki fajny. Sznurek nie pamiętam, ile kosztował, ale udało się taki dostać, jak najmniejszy. Będę szukać jeszcze mniejszego. Jaka ty Gryzelda jesteś. No i ona uwielbia ten sznur, jak widzicie, bawi się bardzo ładnie. I ten jeżyk jest najfajniejszy, to chyba jest jej ulubiona zabawka. Bo chyba najdroższy, bo 12 zł kosztował. To są wszystkie zabawki chyba dla kotów. Jak ten sznur bawi się. Wiedziałam, że sznur trzeba kupić, bo pieski małe najbardziej sznury lubią. Jak ja tu biegam! To jest taka fajna! Kto mi tak skacze? Pokażemy jeża. Zobaczcie, on tu ma bardzo fajną taką fakturę, trochę jak mopy mi się to kojarzy i tutaj też tak szeleści. Panda! I ładnie sikam! Zobaczcie, ona sama idzie sikać na tą matę. Pojadę do sklepu po maty, to Wam pokażę, jakie kupuję i też możecie mi polecić, co Wy kupujecie dla małych szczurów. Szczurów! Panda! Panda mała! To gryziemy, nie wolno gryźć ręki.
i napiszcie mi koniecznie, jakie zabawki dla małych szczeniaczków. Fe! Nie wolno! Patrzcie, jaka Gryzelda, no. Masz. Napiszcie mi koniecznie, jakie zabaweczki polecacie dla małych szczeniaczków. Gdzie kupić, jakie. Ja będę testować i będziemy pokazywali na filmach. Tym chcesz się bawić? Zaraz ci to wyjmę. A kto to? A kto to taki piękny? Kto to taki śliczny? Kto tak się przytulił? Kto sobie tak leży? No, bawiłam się, teraz sobie odpoczywam. Tak? Zobaczcie, jaki słodzik. Słodziku. Zobaczcie to. Nasz tu zasypia. Jak pięknie u mnie zasnęła na kolankach, tu się położyła. Oczka już zamknęła. No po prostu nie mogę. Pan Duniu? Hejka. Mam dla ciebie... Co ty? Mam dla ciebie filmik do obejrzenia. Zobacz. Nadszedł czas karmienia. Patrzcie, jak wcina, jak zajada. Ona jest taki głodomór. Coś czujesz, że będzie mi tutaj rosło jak na drożdżach. I po jedzeniu zaczyna się, słuchajcie, szaleństwo. Nat, jak tu biegam? Zobacz, jaka Gryzelda. Rzucasz tym? Jaka mądra. Tak. Jak skacze. Skoczek. A, papier. No właśnie, przed chwilą sprzątaliśmy. Już chcemy się bawić. Wszystko trzeba zabierać od tej małej. To jest, słuchajcie... O! Na co, wkurzona? O Jezu! Wariacik! Nie gryź! Panda fe! Chodź! Piciu! Chodź! Patrz, jak skacze. No chodź! Fe! Nie wolno! Hej, snurek, 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 ogórek. W sumie trochę jak ogórek wygląda, zielony. Będziemy szukać jeszcze fajnych sznurów dla małej, choć to ciężko znaleźć takie małe zabawki, które ona sobie da radę z nimi. Bo ona wszystko chce nosić, a wiele jest dla nich po prostu za ciężkie. Dla niej. Patrzcie, patrzcie, co ona robi. Moja gwiazda. Ty masz? No pokaż. Gryzelda się wbija w to z kły w rękę. Taką stosuję naukę, że jak ona zaczyna gryźć, to od razu postawiam jej zabawkę, żeby jej od małego nie uczyć właśnie gryzienia rąk. No, nie tylko rąk, bo i spodni. Głup, kul mały. Gryzy. Pokaż wszystkim ciociom, jak ładnie się bawisz. Co ty tam masz? Aparat atakuje. Dupkę chcę pokazać. Co się dzieje? Miłości ty moja. Spać? Spać mi się chciało. No, idę se. Patrz, jak się ułożyła. Piękna. Właśnie wróciłam ze sklepu i kupiłam dla Pandy nowe podkłady. Będę testowała różne firmy, więc jeżeli wy macie jakieś do polecenia, to dajcie znać.
Ja 60 na 60 albo 40 na 40 kupuję i na tych podkładach ona uczy się sikać, bo jest jeszcze za malutka, nie jest jeszcze zaszczepiona, żeby wychodzić. I pani chce już to rozpakować? Pani chce rozpakować. No dobra, to zobaczymy, jak to wygląda, jeśli ty już chcesz to rozpakować. No to nie mamy wyjścia. Pani panda, to wszystkim chce się bawić. Tu jest sznurek od aparatu, już mi go to złapało. Wchodzi mi na nogę, tak? Cześć. Gdzie ty mnie gryziesz? Nio, nio, nio. Buzi. Zobacz, kto na ciebie tam patrzy? Ja. Gdzie moja pięknota? Tutaj. Moja pięknota świrota. Widzicie, co ona robi? Podgryzuje mnie. Chyba muszę z związanymi włosami jej chodzić. Ty już nie jesteś taka grzeczna, jak na początku filmu się rozbrykałam, bo przed chwilą, słuchajcie, zaczęła się zabawy wieczorne. I powiem wam, że ja jestem z niej taka dumna. Mianowicie wczoraj, jak wracaliśmy ze Słupska, to do Wrocławia, jak się nie mylę, jest jakieś 450 km. Pokazuje, że około 6 godzin nawigacja, że się jedzie i jest to naprawdę dosyć dużo. A ona spała, jak się budziła, to od razu wiedziałam, że coś chce, siku albo kubkę, więc w bagażniku rozłożyłam matę i za każdym razem pięknie tam się załatwiłam. Mieliśmy tylko jeden wypadek, ale tak ogólnie to byłam taka grzeczna, ja po prostu normalnie aż mi się chciało płakać ze wzruszenia, jaka ty byłaś pięknota moja gwiazdniutka, no? Tak! Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co myślicie o mojej pandeczce. Dajcie mi, słuchajcie, porady, gdzie jakieś fajne zabaweczki dla niej kupić. Co byście chcieli, żebym wam opowiedziała o pieskach. Jeżeli chcecie, to będę taką serię prowadziła, właśnie będę ją pokazywała, będę ją różnych rzeczy uczyła i mogę wam to wszystko nagrywać, jeśli chcecie. Więc zostawcie koniecznie dla niej łapkę w górę, jeżeli wam się moje słodziakowo podoba. A mam nadzieję, że tak, jest taka maleńka, no po prostu... Nie spodziewałam się tego. Wpadajcie na mojego Instagrama glampaula1, ponieważ tam będą zdjęcia z pandunią. Tak, ode mnie mowa. Patrzcie, jak buziaki chcę dawać. Biegamy szybko.